dwóch tygodniach. Zaszczycono mnie w końcu audiencją u jej wysokości Himiko z Yamatai. Muszę wyznać, iż różni się ona od wszystkich kobiet, jakie dotąd spotkałem. Piękna, lecz nie przenikniona. Rzekłbym, że wyrachowana. Otacza się swoimi kapłankami słońca, nie ma przy niej mężczyzn z wyjątkiem generała jej armii. Kiedy spotkałem się z nią, zdałem sobie sprawę, że jest zupełnie inna niż się wydaje. Mój pan przysłał mnie tu, bym ją szpiegował, bym ocenił siłę jej wojsk, ale teraz czuję, że to ona ocenia mnie. Możliwe, że mój pan nie docenił zagrożenia ze strony Yamatai. Choć nie jestem w stanie oszacować prawdziwej potęgi jej burzowej gwardii, ogarnia mnie przekonanie, iż ze Słoneczną Królową nie należy igrać. Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne. Muszę poznać prawdę. Ale opowieści, które odkrywam, są niewiarygodne. Krążą pogłoski o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Powiadają, że rozkazuje ona słońcu i deszczowi, że jej ziemie są żyzne dlatego, że taka jest jej wola. To oczywisty nonsens, ale co mogło wywołać takie plotki? Czy tak włada ona swoim ludem? Budząc w nim prymitywne przesądy? Kiedy o niej mówią, w ich oczach widzę oddanie, jednak wyczuwam również strach. Jej poddani są traktowani sprawiedliwie. Płacą umiarkowane podatki i są chronieni przez jej burzową gwardię. Nic dziwnego, że niektórzy nawet się do niej modlą. Wydaje się, jakby była dla nich nie tylko królową. Szerzenie niezadowolenia wśród jej poddanych może okazać się trudniejsze niż sądziłem. Dzisiaj jestem Hoshi, córką Hiro i Kokoro. Jutro będę Hoshi, córką Słońca. Królowa przemówiła i to ja otrzymałam szaty. Każda dziewczyna w każdej wiosce marzy o tym zaszczycie. Matka ciągle płacze, a ojciec promienieje z dumy. Nigdy nie widziałam, żeby tak dużo się uśmiechał. Ten największy z honorów wyniesie moją rodzinę na szczyty społeczeństwa Yamatai. Już do końca naszych dni niczego nam nie zabraknie. A pewnego dnia Słoneczna Królowa może mnie nawet wybrać na swoją następczynię. A jednak nie mogę kłamać. Na początku odpychałam te uczucia, sądząc, że to nerwy. Ogarnia mnie jednak coraz większe zdenerwowanie. Nie mogłam odrzucić wezwania. To zniszczyłoby moją rodzinę. Ale boję się mojej królowej. Już czas, żebym opuścił tę przeklętą wyspę. Dość już widziałem Yamatai. Nie znajduję wytłumaczenia dla mocy, którą włada Słoneczna Królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Tak jak podejrzewałem, wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. Manipulowała mną, bawiła się, żeby sprawdzić, jakich informacji poszukuję, ale zawsze wiedziała. Jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego pana. Ostrzec go, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać się z dala od Yamatai. Jeśli chcemy zyskać dostęp do jej mórz, musimy zapłacić wszelkie daniny, jakich zażąda. Ale nigdy nie powinniśmy jej rozgniewać. To doprowadziłoby nas do upadku. O innych rzeczach, które widziałem, o tych mrocznych koszmarach, nigdy nie powiem ani słowa. Niczego mi już nie brakuje. Jako kapłanka Słonecznej Królowej stoję wyżej niż ktokolwiek inny na jej dworze. Pobieram nauki języków, etykiety, historii, sztuki wojny, wszystkiego, czego potrzeba, by rządzić. A królowa jest dla mnie jak matka. Ciepła, troskliwa, kochająca. W tym wszystkim pobrzmiewa jednak fałsz, jakbym grała w jakimś przedstawieniu. Kiedy rozmawiam z innymi kapłankami, wyczuwam ich niepokój. Niektóre z nich czują to, co ja, być może nawet wszystkie. Ale dlaczego? Czym jest to, co budzi w nas taki strach? Moja królowo, stoję opromieniony twym światłem i przysięgam ci wierność i posłuszeństwo. Jako twój pierwszy burzowy gwardzista i generał twoich wojsk, będę ci służył oraz bronił ziemi Yamatai, a także twego ludu. Będę stał u twego boku do końca swych dni, opuszczając swój posterunek jedynie na twój rozkaz.
Jeżeli cię kiedykolwiek zawiodę, nie będę już godzien żyć. Moje serce bije na twój rozkaz. Oddycham dla twego kaprysu. Od tej chwili jestem winien posłuszeństwo tylko tobie. Wojownicy Burzowej Gwardii, dziś stoimy u progu wielkiej zmiany. Wroga flota, która zmierza ku naszym brzegom, będzie ostatnią, jaka kiedykolwiek spróbuje zagrozić naszemu ukochanemu Yamatai. Gniew naszej wspaniałej słonecznej królowej rozpęta potężną burzę, na której wichrach pomkniemy, by zniszczyć wroga. Ale kiedy zwyciężymy, nie zatrzymamy się. Nowy dzień powstanie, gdy światłość naszej królowej sięgnie poprzez ocean i dotknie wszystkich ziem. My, lud Yamatai, będziemy skąpani w ciepłych promieniach jej łaski, lecz nasi nieprzyjaciele spłoną! Słoneczna królowa starzeje się. Wkrótce wybierze swoją następczynię. Obawiam się, że będę nią ja. Jestem teraz jej ulubienicą. Rozpieszcza mnie, nazywa swą najdroższą pierwszą córką. Trzyma mnie zawsze przy sobie, jak lalkę. Czesze mi włosy, ubiera w swoje ulubione stroje. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo mnie to niepokoi. Jeszcze bardziej jednak martwi mnie to, że ciągle spogląda na moją twarz, jakby patrzyła na własne odbicie w lustrze. Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja niestety nie jestem w stanie. Nie mam wyboru. Muszę wyjść naprzeciw swojemu przeznaczeniu. Dziś wejdę po schodach do komnaty słońca. Nigdy jednak nie poddam się rytuałowi. Nie przemienię się w królową. Nikt nigdy nie uwierzy, że to, czego się dowiedziałam, jest prawdą. Słoneczna królowa skrywa w sobie wynaturzone, niewyobrażalne zło. Zło, które łaknie o wiele więcej niż tylko ziem i mórz Yamatai. To szaleństwo musi się skończyć. Pójdę więc do komnaty uzbrojona w sztylet, który skradłam generałowi jej burzowej gwardii. Zanim zorientuję się, co uczyniłam, będzie za późno. Dla dobra Yamatai i wszystkich kapłanek, które spotkałby mój los, muszę umrzeć. Kochanie, myśl, zanim wypełnisz te papiery. Utopiłem w tej ekspedycji resztki mojej fortuny, ale zwróci mi się to 10-krotnie. Jeśli teraz się ze mną rozwiedziesz, nie zobaczysz z tego ani grosza. Byłaś przy mnie, kiedy byłem jeszcze nikim. Wiesz, co jestem w stanie osiągnąć. Nie straciłem swojego zmysłu. Po prostu idzie mi trochę gorzej, rozumiesz? Teraz jestem na dobrym tropie. Pamiętasz, Larę, to moja młoda protegowana. Ma twarde dane na poparcie swoich teorii, ale nie ma mojego sprytu. To moje nazwisko będzie firmą odkrycie. Moja twarz pojawi się przed kamerami. Jeśli wszystko pójdzie tak, jak powinno, to będzie coś wielkiego. Jeśli wtedy postanowisz mnie zostawić, obiecuję, że nie będę z tobą walczyć. Ale proszę, poczekaj z tym. Nie mogę teraz pozwolić, żeby taki skandal zniszczył moją reputację. Proszę. Skarbie, nawet nie wiem, od czego zacząć, więc powiem to wprost. Alicja jest twoja. Być może zdawałeś sobie z tego sprawę od samego początku, ale ponieważ znowu zaciągnęłam się na Endurance, nie mogę dłużej ukrywać przed tobą prawdy. Musisz zrozumieć, że nigdy nie chciałam usunąć cię z jej życia. Ale znam cię, Roth. Wiem, jak żyjesz i czego pragniesz. Nie mógłbyś osiąść w jednym miejscu i wychowywać dziecka. Może wszystko popsułam. Może powinnam była pozwolić, żebyś sam dokonał wyboru. Dokonałam go jednak za ciebie, uważałam, że tak będzie najlepiej. Po ekspedycji, kiedy przyjdzie odpowiedni moment, porozmawiajmy o przyszłości. Poświęć chwilę i zastanów się, czego chcesz, dobra? Alicjo, kochanie. Nie chciałam tego pisać, ale jeśli nie zrobię tego teraz, mogę nie mieć kolejnej szansy. Twoja mama wpakowała się w kłopoty i
Być może długo nie będzie mogła wrócić do domu. Nie wiem, czy kiedykolwiek to przeczytasz, ale chcę, żebyś wiedziała, że walczyłam o ciebie. Wszystko, co robiłam w życiu, było dla ciebie. Cały ten czas z dala od domu. Wszystkie zaoszczędzone pieniądze, wszystkie poświęcenia. Przepraszam za wszystko, przez co będziesz musiała przejść beze mnie. Jeśli nie wrócę, znajdź Konrada Rota. Nigdy go nie poznałaś, ale to najlepszy człowiek, jakiego znam. Jest twoim ojcem. Masz jego oczy. Jesteś światłem mojego życia i kocham cię najbardziej na świecie. Ta wyspa przekracza moje najśmielsze oczekiwania. Jej mieszkańcy są, rzecz jasna, zupełnie szaleni, a ci biedni ludzie w Endurance... Taka tragedia. Szczerze mówiąc, jednak to dodaje dramatyzmu. Mamy tu nie tylko mityczną krainę Yamatai, ale także te wszystkie wraki i współczesny kult. Wyjdą z tego co najmniej dwa filmy dokumentalne, może nawet cała seria. Mój Boże, to miejsce rozpali wyobraźnię widzów na całym świecie, a ja będę w samym centrum wydarzeń. Co za ulga. Postawiłem wszystko na tę wyprawę. Teraz muszę tylko być ostrożny. W każdej chwili sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Jeśli tylko uda mi się porozmawiać z tym Matiasem, zdołam go przekonać, że współpraca przyniesie nam obu wielkie korzyści. No bo przecież on chyba nie wierzy w te bzdury, które głosi swoim ludziom, nie? Są po prostu zagubieni i zdezorientowani. Pomogę im wszystkim wrócić do cywilizacji. Sponsorzy będą ustawiać się w kolejce po ten unikatowy materiał. To niesamowita historia! Laro, tak mi przykro. To ja wpakowałem cię w tę sytuację. Złożyłem obietnicę twojemu ojcu. Kiedy widziałem się z nim po raz ostatni, przysiągłem, że będę się tobą opiekował, trzymał z dala od kłopotów. A co zrobiłem? Wciągnąłem cię w sam środek tego bałaganu. Teraz to ty opiekujesz się mną. Wiesz, jesteś taka sama jak twój ojciec. Był najmądrzejszym, najsilniejszym człowiekiem, jakiego znałem. I nigdy się nie poddawał, nawet gdy było już naprawdę źle. Martwię się o ciebie, ale wiem, że jeśli ktokolwiek zdoła przeżyć w tym miejscu, to będziesz to ty, Lara Croft. Cokolwiek się zdarzy, chcę, byś wiedziała, że kochałem cię jak córkę, której nigdy nie miałem. Jestem z ciebie dumny. Rod, wiem, że chcesz, żebym nie była taka surowa dla Lary. Ale mam powody. Ten wielki, kosztowny statek i cała jego załoga zmierzają na nieznane, niebezpieczne wody tylko z powodu jej teorii. Lara musi zrozumieć ciężar tej odpowiedzialności. Wiem, że to twoje zadanie, ale mam wrażenie, że zapominasz, że ona nie jest twoją córką. Nikomu innemu nie uszłoby na sucho pokierowanie Endurance w sam środek Smoczego Trójkąta bez twardych dowodów. Powiedz mi, co cię przekonało? Jest inteligentna, nie przeczę. I przyznaję, że ekspedycja ma potencjał. Wielkie pomysły i wybujałe plany nie zaprowadzą nas jednak zbyt daleko. Wiesz tak samo dobrze jak ja, że w takich przypadkach nic nie idzie zgodnie z planem. Lara jest niedoświadczona. Jeśli dojdzie do najgorszego i ona coś spieprzy, komuś stanie się krzywda. No może wszystko będzie dobrze. Ale dopóki nie będziemy płynąć do domu cali, zdrowi i obładowani skarbami, nie zamierzam jej odpuścić. Cóż, trzeba było to zrobić. Lara nie zostawiła mi wyboru. Gdybym wiedział, że można na nią liczyć, dopuściłbym ją do mojego planu, ale ona nie nadaje się do takich interesów, nie jest dość twarda. A to odkrycie musi należeć do mnie. Przekroczyłem granicę. To nie będzie wyglądać dobrze, więc... Tak się nieszczęśliwie składa, że nie będzie mogła opuścić tej wyspy, ani żadne z pozostałych. Cokolwiek natomiast stanie się sam, to tylko sprawi, że historia będzie jeszcze barwniejsza. Nie sądzę, żeby z Matiasem albo jego Solarii można było dyskutować, więc będę się musiał ulotnić, kiedy tylko rytuał się dopełni. Będę znakomitym, jedynym ocalałym. Wrócę z władzami, kamerami i bardzo przekonującymi oznakami żalu, oczywiście. Od czego zacząć? Okej. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance, statku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie na wschód od Japonii.
To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Z tym miejscem coś jest nie tak. Jeśli nie zdołam opuścić tej wyspy, być może ktoś kiedyś to znajdzie. Z koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić, ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię te wszystkie rzeczy. Nie, nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być. Nie wiem, co się tutaj do cholery dzieje, ale najważniejsze jest, by Rod znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. Dzięki Bogu za trening Rota. Wszystkie te wyprawy, wszystkie wspinaczki, zupełnie jakby przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że żyją tu ludzie i są zorganizowani. Zabijają i rekrutują, ale dlaczego? To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Czego chcą? Czego szukają? Nie mogę przestać o tym myśleć. Burza, która pojawiła się znikąd z czystego nieba i strąciła samolot. Nie, to nie jest racjonalne. Wiesz, że to nie jest racjonalne, Laro. Musi istnieć jakieś wytłumaczenie. Po prostu jeszcze nie wiem jakie. Musiałam zrobić coś źle, przegapić coś ważnego. Powinnam była obserwować niebo, wybrać inne miejsce do lądowania. Byłam nieostrożna. A teraz oni nie żyją. A już myślałam, że nic gorszego się nie wydarzy. Czym były te stwory w klasztorze? Były ubrane jak burzowa gwardia, a dźwięki, które wydawały, prawie nieludzkie. Cholera. Posłuchaj, co opowiadasz, Laro. Brzmisz jak tata. To tak jakby byli pozostałością jakiejś zaginionej cywilizacji. No dobra, teraz brzmię zupełnie jak tata. Wiem jednak tyle, że zabili tych ludzi i mam przeczucie, że mnie również zabiliby bez wahania. Ale teraz nie mogę o tym myśleć. Sam ma kłopoty i muszę jej pomóc. Ona na mnie liczy. Szaleństwo. To miejsce jest szalone. Matias wierzy, że to duch Himiko nas tutaj więzi. To niemożliwe. Niemożliwe. Ale on zaszedł już tak daleko w szaleństwie, że może zatoczył koło do jakiejś dziwnej normalności. Nie uciekniemy stąd helikopterem. Dobrze o tym wiesz, Laro. Intuicja ci to podpowiada. Muszę ostrzec pozostałych. Jeśli do niego wsiądziemy, zginiemy. Łzy nie przywrócą mnie do życia, dziewczyno. Tak właśnie powiedziałby Rod. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Nie będzie więcej opowieści o moich rodzicach, ani górskich wspinaczek. Boże, wolałabym, żeby to mnie zabili. Ale tak się nie stało. Jestem tutaj, żyję i jestem pewna, że nie zabierze nas z tej wyspy żaden samolot ani statek. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Wiem, że odpowiedź ma jakiś związek z Himiko i z tym klasztorem. Muszę coś zrobić. Muszę to powstrzymać. Jeśli mam się dostać do komnaty rytualnej w klasztorze, musimy naprawić ten kuter. Nie wiem, jak przekonać pozostałych, żeby kierować się w głąb wyspy, a nie uciec z niej, ale muszę znaleźć jakiś sposób. Najtrudniej będzie z Reyes. Chcę wrócić do swojej córki i rozpacza z powodu Rota. Tak jak my wszyscy. Nadal nie jestem pewna, dlaczego Matias w ogóle chciał zabrać sam, ale to nieważne. Teraz jest z nami. Jest bezpieczna. Modlitwa, którą znalazłam przy tym generale, mówiła, że źródłem burz jest dusza w gnijącym ciele. Wiem, że musiało mu chodzić o ostatnią słoneczną królową, ale nie rozumiem, co Himiko ma z tym wspólnego. Ona była pierwszą królową. Z jakiegoś powodu Matias sądzi, że sam też ma z tym związek. Ale to nie może oznaczać nic dobrego. Niech cię diabli, Whitman. Dla dobrej opowieści zrobisz wszystko. Wiem, że odpowiedź kryje się w tej komnacie rytualnej,
ale nie będzie łatwo się do niej dostać. Burzowa gwardia przysięgła, że będzie ją ochraniać. Wiem, że muszę to zrobić, ale bardzo się boję tego, co tam znajdę. Byłam tak pewna, że wiem, co jest prawdą. Ale po tym, co widziałam, co zrobiłam, nie wiem już, w co wierzyć. Ta wyspa zabrała mi wszystko. Muszę zrobić, co się da, żeby odebrać jej tyle samo. Wszystkie jej tajemnice. Jest mi to winna. Muszę znaleźć odpowiedzi. Muszę zrozumieć. Kiedy wylądowaliśmy na tej wyspie, wiatr i deszcz ani na chwilę nie dawały nam spokoju. Nie mogliśmy zbudować schronienia ani poszukać jedzenia. Jezu, nie mogliśmy się nawet ruszyć. Zupełnie jakby jakaś olbrzymia ręka przyciskała nas do ziemi. Kiedy burza zaczęła w końcu cichnąć, przyszedł do nas ojciec Matthias. Był spokojny i łagodny. Wydawał się nas znać, nasze imiona, skąd pochodziliśmy. Zwracał się do nas w naszym ojczystym języku. A gdy zaczęliśmy go słuchać, wyjawił nam prawdę o tej wyspie. Dał nam wybór: ocalenie albo śmierć. Niektórzy postanowili mu się sprzeciwić. On bez chwili wahania zabił ich na miejscu. Ojciec Matthias nie wydawał się okrutny ani zły. Po prostu spokojny i zdecydowany. Kiedy tak stałem na piasku, który poczerwieniał od krwi moich towarzyszy, zrozumiałem, że nigdy mu się nie sprzeciwię. Podążam teraz za ojcem Matthiasem na dobre i złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie na zawsze, przynajmniej dostałem najlepszą pracę. Nazywa mnie swoim pierwszym Solarii. Matthias może i jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Dużo wie na temat wyspy. Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. Matthias dba o nasze morale. Kontrolujemy broń i żywność. Wszystko, co sztorm wyrzuci na brzeg, jest nasze. I to my decydujemy, co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy, kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. Matthias kazał nam szukać silnych mężczyzn do bractwa, ale niezbyt mądrych. Muszą umieć słuchać rozkazów i dobrze pracować. Każdy, kto kwestionuje polecenia albo stawia opór, jest natychmiast zabijany. A kobiety? O ich losie decyduje Matthias. Większość jest składana w ofierze mrocznym wędrowcom, ale niektóre zostają wybrane do rytuału. Przeprowadzamy te chore ceremonie. Niektórzy bracia zaczynają w nie nawet wierzyć. Niewątpliwie coś kontroluje burzę wokół tej przeklętej wyspy i nigdy nie pozwoli nam jej opuścić. Ojciec Matthias utrzymuje, że z nią rozmawia. Z duchem tej słonecznej królowej, czy kim tam ona jest. Nie wiem, w co wierzyć. Robię tylko, co mogę, żeby przeżyć. Jest nas już ponad 100. Zaczęliśmy pracę przy oczyszczaniu starego pałacu i niedługo zaczniemy budować miasto wokół podnóża góry. Japończycy wiele lat temu zbudowali tu system transportu ładunków, który zdołaliśmy teraz na nowo uruchomić. Matthias mówi, że budujemy na chwałę słonecznej królowej, tak jak zbudowano te starożytne budowle w Egipcie. Ale to oczywiste, o co naprawdę chodzi. Matthias gra na zwłokę. Ten ogromny projekt ma po prostu zająć ich uwagę. Nawet mimo rytuałów, burz i nieopanowanego zabijania, w końcu kiedyś zwrócą się przeciwko niemu. A kiedy to nastąpi, ja będę gotów do przejęcia władzy. Każdy nowy brat otrzymuje zadanie, rolę w bractwie Solarii. Tak długo jak Matthias będzie udowadniał, że jest duchowo połączony ze Słoneczną Królową, będą mu wierzyć i będą posłuszni. Inicjacja do bractwa jest brutalna. Musimy zniszczyć ich człowieczeństwo, żeby mogli być później nieludzcy. Nowych rekrutów wrzuca się w otchłanie jaskiń, gdzie głodują i muszą walczyć o przetrwanie przez wiele dni, czasem tygodni.
Ci, którzy przeżyją, są przyjmowani z otwartymi ramionami. Nadal nie umiem wytłumaczyć, z jaką potęgą związał się Matthias, ale już mnie to nie obchodzi. Nigdy nie wydostaniemy się z tej cholernej wyspy. Czasami jestem pewien, że już jesteśmy w piekle. Bóg jeden wie, że po tym, co tu czyniliśmy, powinniśmy w nim być. Samolot rozbił się już wiele dni temu. Już drugi raz próbowaliśmy uciec łodzią z katastrofalnym skutkiem. Wiedziałem, że tak będzie. Tak jak za pierwszym razem, spokojne morze nagle się rozszalało. Gdy tylko wypłynęliśmy na otwarte wody, zerwał się wicher, który przygnał niewiarygodną wprost falę. Nasza łódź została ciśnięta na skalisty brzeg, jakby była zabawką. Kolejne dwie osoby nie żyją, trzecia jest śmiertelnie ranna. Pozostali zaczynają panikować i oczekują, że ja opracuję jakiś plan. Owszem, mam plan, ale nie ma w nim miejsca dla nich. Są słabi i głupi i są tu dla mnie ciężarem. Zasugerowałem, żeby znowu spróbowali uciec, ale ja do nich nie dołączę. To byłoby samobójstwo. Tyle zdążyłem już zrozumieć. Zostałem sam. Wszyscy pozostali nie żyją. Tak jest lepiej. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń zawieszona nad wodą, próbująca złapać ich nieszczęsną łódź. Nikt nie przeżył gniewu burz. Patrzyłem bardzo uważnie. Sztorm rozpętał się nagle i w jednym miejscu. I równie nagle zniknął. A najciekawsze jest to, że nie wydawał się przypadkowy. Wyczułem emocje, coś świadomego. Nie wiem, co się dzieje na tej wyspie. Jeszcze nie. Jeśli jednak chcę stąd kiedyś uciec, muszę zrozumieć to zjawisko. Teraz zaczyna się moje prawdziwe zadanie. Mój plan zaczyna nabierać kształtów. Aby wyzwolić potęgę tej wyspy, muszę najpierw zrozumieć, co tu się wydarzyło. Potrzebuję czasu i miejsca na zbadanie tego wszystkiego. Kryje się tu wiele tajemnic, a największą z nich są ruiny starożytnego japońskiego cesarstwa i tajemnicza królowa. To od niej wszystko się zaczęło. Przez lata pojawiali się tu inni rozbitkowie, ale unikałem ich. A jeśli weszli mi w drogę, nie miałem litości. Teraz jednak wiem, że potrzebuję ludzi. Aby pójść naprzód, muszę w pełni kontrolować tę wyspę. Zbiorę więc małą grupę wiernych zwolenników. Muszą rozumieć władzę i potrzebę zorganizowania się. Ale co ważniejsze, muszą umieć bez wahania zabijać albo stosować przemoc. To będzie część ich życia tutaj. Będą potrzebowali struktury, celu i pracy. Ale kiedy wyspa będzie moja, odkryję tajemnicę burz. Moja cierpliwość została wynagrodzona. W końcu mam swoich poruczników, moje zbrojne ramię na wyspie. Sztormy przyniosły mi dokładnie takich ludzi, jakich potrzebuję, aby zacząć tworzyć Bractwo Solarii. Silnych ciałem, ale słabych duchem. Sztormy ich złamały, osłabiły, a ja podniosłem ich z kolan. Teraz mi służą, a za moim pośrednictwem jej, Słonecznej Królowej. Ona wskazuje mi drogę. Zawsze wskazywała mi drogę. Nie mogę zaprzeczać temu, co widziałem. Oni też wkrótce nie będą mogli. Ona jest wszędzie na tej wyspie. Bractwo Solarii musi jednak rosnąć. Zrekrutujemy tylu, ilu zdołamy. Ustanowię prawa, stworzę kodeks, według którego będą żyć i budować dla Słonecznej Królowej, podczas gdy ja będę szukał klucza.
Solarii, moi wojownicy Słońca, są już bardzo liczni. A ja odkryłem wszystko, czego potrzebuję, by rozwijać moje plany. Czas, byśmy wyruszyli w głąb wyspy. Zbudujemy nasze miasto wysoko w górach, wokół starego pałacu. Stamtąd będziemy mogli się bronić przed strażnikami Ouni, a ja będę miał szybki dostęp do wszystkich miejsc na wyspie. Muszę być przygotowany na schwytanie każdego, kto trafi do tego miejsca. Wiem, czego szukam. Klucza do ucieczki z tego miejsca, a być może czegoś o wiele ważniejszego. To może potrwać wiele lat, ale znajdę ją. Minęło wiele lat i teraz w snach słyszę jej szept. To słoneczna królowa każe mi się pośpieszyć. Widzę jej wspaniałe oblicze w każdym wschodzie słońca. Już niedługo. Moi Solarii ciężko pracują ku jej chwale. Budują miasto ze wszystkiego, co sprowadziła na wyspę. Torturują i składają ofiary w jej imieniu. Już niedługo znajdziemy wybraną. Pragnę ucieczki, ale nie tylko z tej wyspy. Od tego wszystkiego, wraków, ciał i plugastwa. Jeśli zdołam przywrócić moją królową do życia, to wszystko zniknie w mgnieniu oka. I jak wschodzące słońce, skąpie ona ziemię i morza w swoim świetle i wszystko spali. A ja powstanę z tej spalonej ziemi, czysty i odrodzony. Raport polowy z ekspedycji. Mimo iż z powodu burz straciliśmy dwa statki z ładunkiem, ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Pierwsze badania wykazują, że jest tu kilka potencjalnych miejsc pod wykopaliska. Wyspa jest o wiele większa niż początkowo zakładaliśmy i ma wielowiekową historię. Znalezienie źródła sztormów będzie wymagało czasu i żmudnej pracy, ale jeśli nasza misja się powiedzie, zapewnimy sobie zwycięstwo w tej wojnie. To stało się znowu. Szeregowy Kosuke. Zeszłej nocy miał wartę przy bramie. Nikt niczego nie słyszał. A dzisiaj rano znaleźli jego hełm. I nic więcej. Żadnych śladów, żadnej krwi, żadnych łusek. Nic. Pozostali mówią o chińskich partyzantach. A nawet o amerykańskich siłach specjalnych. Cholerni głupcy. Nie mają pojęcia, co się tutaj dzieje. To oni nas prześladują. Nieubłagane, złe duchy, które zamieszkują najstarsze miejsca na tej wyspie. Jesteśmy tu intruzami, a oni nas obserwują i czekają. Wszystkie te wraki, ruiny, cała ta wyspa, to jeden wielki cmentarz. Prędzej czy później oni przyjdą i po nas. Miesiące pracy przy wykopaliskach przyniosły nam w końcu nowe informacje na temat układów pogodowych na tej wyspie. Na naszym wykopalisku przy nabrzeżu odkryliśmy także grobowiec ważnego generała z epoki Kamakura. To odkrycie było brakującym elementem układanki. Pozwoli nam w końcu zdobyć kontrolę nad burzami. Odkopanie ruin zaalarmowało oni. Są rozgniewani. Musimy udać się do klasztoru, do rytualnej komnaty. To tam odniesiemy ostateczny sukces lub spotka nas ostateczna klęska. Wkrótce po tym, jak odkryliśmy grób, nadeszli oni. Najpierw zgasły światła, a potem zaczęły się krzyki. Nasze czy ich? Ten koszmarny dźwięk nadal odbija się echem w mojej głowie. Nosili zbroję moich przodków. Pozabijali nas starożytnymi mieczami. Strzały, wrzawa, krew. Nie byliśmy w stanie ich powstrzymać. Wszędzie panował chaos. A potem cisza,
Zniknęli. O Boże, czemu odeszli? Dlaczego nie wymordowali nas wszystkich? Dowódcą jest teraz kapitan Osaka. My opuszczamy bazę, ale nie wyspę. Zmierzamy w głąb lądu, do klasztoru. Nie ma innego wyjścia. Musimy iść za Oni. Wszyscy. Jeśli nie możemy kontrolować gwiazdy, musimy ją zniszczyć. Ale ja wiem, że wszyscy zginiemy. Nasza baza na wybrzeżu została zaatakowana przez nieznanych napastników. Podejrzewamy, że to Amerykanie, którzy próbują sabotować naszą operację. Na całej wyspie doszło do zakłóceń łączności i ponieśliśmy ciężkie straty. Wielu naszych żołnierzy po prostu zniknęło. Cały pozostały personel udaje się do klasztoru, aby przejąć kontrolę nad zjawiskiem pogodowym. Spodziewamy się po drodze silnego oporu. Prosimy o jak najszybsze przysłanie posiłków. Nie mieliśmy żadnych szans. Czekali na nas. Były ich setki. Nie doszliśmy nawet do świętej komnaty. Od samego początku byliśmy skazani na śmierć. A teraz czekam, by przyszli po mnie moi przodkowie. Słyszę ich. Oni zabijają moich braci. Pożerają ich, pochłaniają ich duszę. Tyle śmierci. Ja jestem ostatni. Jaki los mnie czeka? Czy stanę się jednym z nich? Przodkowie, wysłuchajcie mnie. Zabierzcie mnie stąd, zanim oni po mnie przyjdą. Zabierzcie mnie w zaświaty. Pozwólcie mi umrzeć w spokoju. Lara zaczyna tracić pewność siebie, więc ze względu na nią nie mogę tracić optymizmu. Ale jest w tej ekspedycji coś, co mnie niepokoi. Ściska mnie w żołądku. Im bliżej podpływamy do Smoczego Trójkąta, tym bardziej robi mi się niedobrze. To nie jest miły rodzaj emocji. Cholera, co się ze mną dzieje? Powinnam być podekscytowana. Ta wyprawa będzie wspaniała. Muszę się pozbyć tego uczucia. Może uda mi się przekonać Larę, żeby trochę wyluzowała i przyszła się ze mną napić. Whitman niesamowicie dramatyzuje. Nie do wiary, co wyprawiał podczas kręcenia tego filmu. To przecież jego robota, prawda? W końcu nie przykłada się w ogóle do naukowej części tej ekspedycji. Uspokoi się pewnie dopiero, kiedy znajdziemy Yamatai i kamery pójdą w ruch. Może i jest z niego straszny upierdliwiec, ale wie, jak poprowadzić scenę. Ja tylko muszę robić to, co do mnie należy i trzymać nerwy na wodzy. Lara o tym nie wie, ale ją też filmowałam. Chcę zadbać o to, żeby jej zasługi zostały też odpowiednio docenione. A poza tym świetnie wygląda w filmie. Ma naturalny talent. Whitman pewnie oszaleje z zazdrości. Ale zanim się o tym dowie, my będziemy już siedzieć na premierze w Telluride. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Himiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi tę historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Himiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie, od gór aż po morze i dalej. Pewnego dnia jednak Yamatai po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. Sądzę, że w pewnym sensie powinnam być wdzięczna Larze za tę pracę. Ona zawsze we mnie wierzyła. Wszyscy na uniwersytecie uważali kręcenie filmów za nonsens, a ja byłam dla nich tylko tą głupawą Amerykanką z kamerą, zawsze sprawiającą kłopoty. Prawda jest jednak taka, że większości ludzi służy posiadanie w życiu odrobiny kłopotów. Tak samo jest i z Larą. W głębi duszy na pewno czasem chcę trochę odpuścić. Potrzebuję tylko nieco pomocy w uwolnieniu swojej wewnętrznej imprezowiczki. Przeżyłyśmy razem tyle niesamowitych przygód. Ta zwariowana podróż z plecakami po Bułgarii.
Zawsze musiałam wyciągać ją do klubów. Albo ta wspinaczka po południowej ścianie Kilimandżaro? Lara chciała tylko pozwiedzać ruiny, ale kto mógł przypuszczać, że spotkamy tam tylu fajnych facetów? Na pewno nie ona. Mam przeczucie, że obecna wyprawa również będzie warta wspominania. Lara ze swoim notesem, ja z kamerą na spotkanie kolejnej przygodzie. No to mamy przejebane. Tyle wyszło ze spokojnej emerytury. Jeśli znajdę Rota na tej cholernej wyspie, rozwalę mu mordę za to, że nas tu sprowadził. A potem? Potem we dwóch pozabijamy tych popieprzonych sukinsynów, jednego po drugim. Będzie jak za dawnych czasów. No tylko bez starego, dzikiego Crofta. Gdyby żył, chciałby badać tych gnojków. Uważałby, że ten popieprzony religijny kult jest fascynujący. Mam nadzieję, że jego córka jest mądrzejsza i że znajdzie sobie dobrą kryjówkę. Te świry są niebezpieczne. Martwię się o te dzieciaki. Alex sam. Ta wyspa ich pożre żywcem. Lara ma całkowitą słuszność. Tutaj dzieje się coś cholernie dziwnego. Naturalne zjawisko, przez które pogoda totalnie wariuje. Wojskowa baza naukowa, jakaś słoneczna królowa i dziwaczny kult. Gdybym nie był mądrzejszy, powiedziałbym, że to wszystko jedna wielka ściema. Może na drzewach są pochowane kamery telewizyjne. Mimo wszystko muszę przyznać, że cholernie się boję. Ciągle żartuję, żeby nie dać tego po sobie poznać. Reyes wygląda, jakby chciała mi porządnie nakopać. Chyba powinienem zająć się czymś pożytecznym, zanim zupełnie się rozkleję. Chciałbym być taki jak Lara. Ona jest niesamowita. Błyskotliwa, inteligentna, a do tego jeszcze świetnie walczy. Tylko, że skoro do tej pory nie zwróciła na mnie uwagi, to teraz też na pewno tego nie zrobi. Ale może uda mi się zrobić coś, żeby mnie zauważyła. Czuję tutaj coś dziwnego. Coś, czego nie czułem już od dzieciństwa. Kiedy mój ojciec spadał w szał, chowaliśmy się razem z bratem i opowiadał mi historię o Panii, mieszkance Raf. Pamiętam to uczucie, jakby ocean wzywał mnie do siebie. Chciałem uciec, chciałem oddać się spokojnemu morzu. Teraz, kiedy patrzę na Rafy otaczające te plaże, czuję ten sam zew. Widzę zielone, utkane z wodorostów włosy Panii, oplatające wraki statków. Czuję jej łzy w morskiej pianie, w falach rozbijających się o skały. Lara ma rację. Ta wyspa jest przeklęta. Drzemie tu gniew, który nigdy nie pozwoli nam odejść. Jeśli zdarzy się najgorsze i będę ostatnim, który przeżyje, pozwolę, by zabrała mnie Panija. Odpłynę i połączę się w falach z moim bratem. Dowództwo do agenta Stop. Trójca niezadowolona z braku postępów. Stop. Zdobycie gwiazdy kluczowe. Stop. Wysyłamy nowego agenta, by zapewnić powodzenie. Stop. Przysłano mnie w celu zbadania nowego zagrożenia dla interesów Trójcy na tej wyspie. Kiedy przybyłem, odkryłem Matiasa i jego kult Solari. Wtedy wierzyłem, że Matias nigdy nie zdobędzie gwiazdy. Ale myliłem się. Powinienem był go zabić, kiedy miałem szansę. Ale teraz jest już za późno. Zostałem zdemaskowany i śmiertelnie raniony. Moja misja nie została wypełniona. Mam mało czasu. Jeśli udało ci się odszyfrować liczby i znaleźć ten schowek, musisz być moim następcą. Weź tę broń i zapasy, a następnie zabij Matiasa. Jest bardzo bliski obudzenia wroga, który długo był pogrążony we śnie. Nie wolno do tego dopuścić.